W jednym z poprzednich nagrań mówiłem o kwestiach formalnych oraz o tym, by dobierać specjalista, biorąc pod uwagę trudność, z którą się akurat mierzysz, cel, który chcesz osiągnąć, głębokość pracy oraz kwestie formalne. I to wszystko jest bardzo ważne. Równie ważne jest to, jak będziesz pracował. I jeśli stwierdzisz, że to akurat psychoterapeuta będzie dla Ciebie najlepszym specjalistą na teraz, to czeka Cię kolejny wybór dotyczący nurtu, w jakim pracuje psychoterapeuta. Oczywiście możesz zdać się na przypadek, i bardzo dużo osób tak robi. Idą do psychoterapeuty bez sprawdzenia nurtu, i to przecież też jest ok. Ale być może zaliczasz się do osób, które chcą bardziej świadomie dokonać wyboru, albo chodzisz już na psychoterapię, ale obecny sposób pracy no, jakoś średnio Ci odpowiada. Moim zdaniem, nurt jest o tyle ważny, że od tego, w jakim nurcie psychoterapeuta pracuje, będzie zależało, czy będziesz pacjentem, czy klientem, albo to, czy terapeuta zanurzy się z tobą w twój świat, czy raczej będzie go oglądał z dystansu. Dlaczego to ważne? Bo chociaż psychoterapeuta każdego nurtu może być skuteczny, to nie każdy sposób pracy może ci odpowiadać. A wtedy efekty terapii mogą być dla Ciebie słabsze. I dlatego mam nadzieję, że to nagranie pomoże Ci w dokonaniu dobrego wyboru. Dobrego dla Ciebie. Zapraszam. Psychoterapia ma na celu poszerzenie świadomości, lepsze zrozumienie siebie, zyskanie dostępu do dotychczas niedostępnych zasobów albo przepracowanie trudnych doświadczeń życiowych, by ich echo nie wpływało albo słabiej wpływało na obecne życie. Żeby było nam łatwiej dostrzec różnice pomiędzy nurtami, posłużmy się konkretnym przykładem. Wyobraźmy sobie następującą sytuację, że w dzieciństwie jeden lub oboje rodziców było agresywnych lub nieprzewidywalnych i dlatego Przykładowe dziecko, chcąc przetrwać, zaadoptowało się do sytuacji poprzez wycofanie. Nie okazywało emocji, było bierne, wolało nie ryzykować w obawie przed karą polegającą na złości rodziców. Dziecko przetrwało i dorosło. Nadal ma jednak swój sposób przejawiania się w świecie, właśnie poprzez wycofanie. I o ile to umożliwiło przetrwanie w dzieciństwie, o tyle w świecie dorosłym przynosi sporo negatywnych skutków, i nasz przykładowy dorosły cierpi. Postanawia więc pójść do psychoterapeuty, by nad tym popracować czyli na przykład sprawdzić inne sposoby przejawiania się w tym świecie, na przykład poprzez bardziej otwartą postawę. Nasz dorosły liczy na to, że dzięki temu zyska więcej śmiałości. I zdobędzie się na więcej odwagi, szczególnie na rozmowy z płcią przeciwną, i że w końcu wyjdzie z cienia i spotka kogoś dla siebie. No i załóżmy, że nasz dorosły przychodzi do psychoterapeuty, opowiada wstępnie o co chodzi i co chce osiągnąć. I co na to psychoterapeuta? No właśnie, to w dużym stopniu zależy od nurtu, w jakim pracuje. Bo każdy nurt ma na celu wsparcie potrzebującego, ale robi to poprzez różne metody, różne techniki no i różne podejście. W nagraniu opowiem Ci o siedmiu nurtach. Od razu powiem, że najbliższy jest mi nurt humanistyczny, a w szczególności gestalt. Dlatego podkreślam, że starając się być możliwie obiektywnym, mam świadomość, że nie jest to do końca możliwe. I akurat dla ciebie w danym nurcie może wybrzmieć czy wyjść na pierwszy plan coś innego. Staram się w tym nagraniu skupić na głównych cechach nurtu z punktu widzenia klienta. I uważam przy tym, że nie ma złych czy dobrych nurtów i naprawdę wszystko zależy od tego, czego na teraz potrzebujesz. W związku z tym, jeśli któryś z opisanych nurtów uznasz za opisany jako Zbyt płytki, to po prostu doczytaj sobie o nim więcej w różnych źródłach i ewentualnie daj znać w komentarzu, żeby inni też się o tym dowiedzieli. A teraz do rzeczy. Nurt psychoanalityczny. To jest ten nurt, który jest często wykorzystywany w scenach produkcji hollywoodzkich, czyli pacjent leży na kozetce i mówi, a psychoterapeuta stara się być jak najbardziej czystą kartą. Nie jest przy tym bierny czy wycofany, bo uważnie słucha, by wyłapywać nieświadome dla pacjenta przekonania, pragnienia i konflikty, a następnie je interpretować i przekazywać klientowi. Takie są przynajmniej założenia nurtu, bo jak wiesz, w filmach bywa z tym różnie, już bardziej poważnie. Jaki jest tego sens? Ano taki, że pacjent mówi o wszystkim, co mu się pojawia, nie natrafiając przy tym na jakikolwiek opór terapeuty. Brak tej odpowiedzi często powoduje, że pacjent zaczyna projektować. Projektować na terapeucie, czyli na przykład może zacząć wyrażać do niego to, że ten terapeuta jest w niego obojętny, albo że go odrzuca, ale też może go rozpoznawać jako ciepłego i dającego przestrzeń. Ten rodzaj obecnej nieobecności może też powodować frustrację potrzeb klienta. Dużo tu jest pracy z projekcjami, czyli inaczej z tym, co sobie klient wyobraża na temat terapeuty, ale też z wewnętrznymi konfliktami, z frustracją potrzeb oraz sposobami naradzenia sobie z nimi. Celem terapii jest to, by to, co nieświadome, stało się świadome. Jak również to, by przebudowywać wewnętrzną osobowość, a nie tylko zajmować się objawami, które wywołują nieświadome mechanizmy. Praca w tym nurcie to praca bardzo intensywna. Spotkania odbywają się kilka razy w tygodniu i powinny odbywać się o tej samej porze. Wyobrażam sobie, czyli mam projekcję, że dla naszego przykładowego dorosłego ten sposób byłby szansą na dokopanie się do głęboko zakorzenionych schematów i mechanizmów, które mocno wpływają na jego obecne życie. A będąc nieświadomym, trudno mu coś z nimi zrobić. Uświadomienie tego, co nieświadome, mogłoby mu dać lepsze zrozumienie siebie. Mogłoby być też szansą na zmianę niechcianych, czy też może nawet wstydliwych dla niego mechanizmów. Mnie osobiście ten sposób pracy najbardziej przypomina wizytę u lekarza. Opisuje moje objawy i dolegliwości, a lekarz mówi, co mi jest. Interpretuje to, co mówię, czyli stawia diagnozę. Nurt psychodynamiczny. Nurt psychodynamiczny, podobnie jak psychoanaliza, jest oparty na teorii Freuda. W psychoterapii w tym nurcie chodzi o poznanie własnych mechanizmów zachowań oraz ich wpływu na teraźniejszość. Podobnie? Podobnie. Różnica tkwi w sposobie. Tu terapeuta wchodzi już w relację z pacjentem, co daje szansę na odzwierciedlenie w gabinecie sytuacji ze świata poza gabinetem, a jednocześnie ogranicza pracę z tym, co... Jednostronnie deklaruje klient. Terapeuta skłania przy tym pacjenta do zaglądania w przeszłość, do dzieciństwa, by właśnie tam szukać źródeł aktualnie wykorzystywanych mechanizmów. Kolejna różnica to, że czas pracy może być krótszy. Jeśli zatem nasz przykładowy dorosły jest zaciekawiony psychoanalizą, ale brakuje mu w niej relacyjności, to być może nurt psychodynamiczny jest wart rozważenia. Nurt. Poznawczo-behawioralny. Poznawczy, czyli myślenie, oraz behawioralny, czyli związany z zachowaniem. Klasyczny nurt poznawczo-behawioralny bazuje na założeniu, że reakcję emocjonalną wywołuje nie sama sytuacja, ale sposób myślenia o tej sytuacji. A zatem, zmieniając sposób myślenia na temat sytuacji, można poprawić własne samopoczucie. Gdyby więc nasz przykładowy dorosły. Poszedł do terapeuty tego nurtu, to mógłby popracować nad swoimi przekonaniami i schematami, które powstały w dzieciństwie i nadal kierują jego zachowanie. W efekcie mógłby wypracować nowe sposoby myślenia i reagowania, co mogłoby poprawić jakość jego życia. Charakterystyczne dla tego nurtu są prace domowe. Są to na przykład dzienniczki emocji albo dzienniczki myśli które pojawiły się pacjentowi w ciągu dnia. Jak być może zauważyłeś, jak być może zauważyłaś, w tym momencie psychoterapeuta jest już dużo bardziej wyraźny, bo weryfikuje przekonania, konfrontuje pacjenta z rzeczywistością i pracuje nad potencjalną zmianą przekonań, tak aby bardziej służyły pacjentowi w codziennym życiu. Dość charakterystyczne jest tu też to, że Terapia posiada jasną i wyraźną strukturę. W tym nurcie dużo pracuje się z przekonaniami. Sam nurt opisuje nasze funkcjonowanie jako sekwencję czterech kroków: sytuacja, przekonania, konsekwencje, czyli emocje i wrażenia z ciała, a następnie zachowanie. Dla przykładu: nasz przykładowy dorosły idzie sobie ulicą i nagle wpada mu w oko atrakcyjna dla niego osoba. Z uwagi na to, że ma w stosunku do siebie przekonanie o tym, że jest mało wartościowym człowiekiem, pojawia się w nim smutek i rezygnacja. W efekcie odwraca wzrok i przechodzi na drugą stronę ulicy. I na sesji nasz dorosły mógłby popracować nad częścią racjonalną, czyli poznawczą czyli nad swoimi przekonaniami o sobie samym. A potem nad częścią behawioralną, czyli nad zmianą swojego zachowania. Proste? Przejrzyste? Dla mnie tak. Może pomóc naszemu przykładowemu dorosłemu? Pewnie, że może. Nurt systemowy. Systemowy, czyli zajmujący się systemem. Tym systemem może być rodzina, związek, zakład pracy, jakaś inna grupa albo zespół. Czyli załóżmy, że nasz przykładowy dorosły, jak Jakimś trafem jednak założył rodzinę, i gdy dzieci, gdy jego dzieci dorosły, w rodzinie pojawiły się problemy. Nastąpił duży kryzys, dorośli zaczęli myśleć o rozwodzie, jedno z dzieci zaczęło chorować, a drugie już raz uciekło z domu. No i w związku z tym nasz dorosły oczywiście martwi się o przyszłość swoją i dzieci. Gdyby więc cała rodzina zdecydowała się pójść na terapię, to nurt systemowy byłby jedną z opcji. Jedną, bo inne nurty też przewidują możliwość pracy z rodziną. Ten nurt jest po prostu z uwagi na swoje założenia dedykowany do tego sposobu pracy. A jakie to założenia? Ano takie, że nie mówi się o winie, lecz raczej o przepływach i zależnościach pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. A także o skutkach tych zależności. W praktyce, na przykład, ucieczka dziecka. Zostałaby potraktowana jako skutek tego, co dzieje się w całej rodzinie. W trakcie terapii można byłoby więc badać, co takiego się dzieje między poszczególnymi członkami, że to w ogóle się wydarzyło. Innymi słowy, że działanie całej rodziny, ich wszystkich, wszystkich członków rodziny, doprowadziło do tego, że jedno z dzieci uciekło. Czy takie podejście może być pomocne? Moim zdaniem, jak najbardziej. Można bowiem szukać przyczyn czy też tendencji, które pojawiają się w relacjach rodzinnych, a nie rozliczać poszczególne osoby z ich zachowań. Wydaje mi się, że to może dawać szansę na swego rodzaju głębszy oddech tej dotychczas obwinianej osobie. W tym przypadku było to dziecko, które uciekło. Daje to też szansę rodzicom na zmianę sposobu patrzenia na swoją rodzinę i zwrócenia większej uwagi na własne zachowanie, na własne sprawy do zajęcia się. I na przykład, na zobaczenie tego, że to co robią dzieci, jest wynikiem tego, co się dzieje między nimi, między rodzicami i poszczególnymi członkami rodziny, i nie jest to oderwany problem, który może za nich załatwić specjalista, który porozmawia wyłącznie z dzieckiem. Nurt humanistyczno-egzystencjalny. Bardzo sprawę upraszczając, zaczęło się od tego, że taki jeden pan, który nazywał się Karl Rogers, Zamienił pojęcie pacjent na klient. Jaka to różnica? Ano tak, że w relacji pacjent-terapeuta pacjent brzmi, jakby był znacznie niżej, a przez to relacja z terapeutą jest bardzo skośna. Natomiast w relacji klient-terapeuta jest już znacznie równiej i relacja jest bardziej partnerska. W podejściu humanistycznym chodzi więc mocno o upodmiotowienie Klienta. Miejsce terapeuty znacznie się przez to zmienia. Terapeuta z osoby, która wie, mocno przechodzi w stronę osoby, która nie wie. I potrzebuje, żeby się dowiedzieć, zaciekawić się światem klienta. Oczywiście terapeuta ma swoje doświadczenie, swój warsztat. No bo przecież klient nie przychodzi na rozmowę przy herbacie, lecz po konkretne wsparcie. Podejście humanistyczne podkreśla jednak bardzo mocno. Postawę terapeuty jako filaru skutecznej psychoterapii. Mówi się przy tym o tak zwanej triadzie Rogersa, składającej się z bezwarunkowej akceptacji, autentyczności i spójności oraz empatii. Jednocześnie, z uwagi na partnerski charakter terapii, klient od początku czuje po swojej stronie odpowiedzialność i sprawczość. Bo sama postawa terapeuty, który przecież nie wie, zachęca klienta do brania spraw w swoje ręce. Terapeuta staje się więc wiernym i bezpiecznym towarzyszem podróży i podąża, można powiedzieć, tak pół kroku za klientem. Co praktycznego wynika z tego dla naszego przykładowego dorosłego? Moim zdaniem to, że w tym podejściu jako klient mógłby liczyć na dużo wsparcia i zrozumienia ze strony terapeuty. Mógłby też doświadczyć akceptacji, poczuć się bezpiecznie, choćby po to, by na tym gruncie. Zająć się tematami, które mogłyby być dla niego trudniejsze. Czyli bardzo ważna jest tutaj ta bezpieczna przestrzeń, na bazie której zajmujemy się dopiero trudnymi rzeczami. Gestalt. Chociaż nurt humanistyczno-egzystencjalny idzie w zasadzie w parze z gestalt, to chciałem go jednak wyodrębnić, zwłaszcza, że jestem jego fanem. Twórca tego podejścia, Perls, stwierdził swego czasu, że dość już jesteśmy zdezintegrowani i warto byśmy zaczęli się wewnętrznie integrować. Do tego, oprócz swojej własnej koncepcji, gestalt czerpie z całego bogactwa koncepcji zachodniego, ale też wschodniego świata. Gestalt wykorzystuje m.in. holizm, egzystencjalizm, w tym dialog egzystencjalny, fenomenologię, teorię pola, teorię self i wiele innych. Samo słowo gestalt oznacza figurę. W praktyce chodzi więc o to, żeby wspólnie z terapeutą klient uchwycił to, co jest dla niego na ten moment czymś do zajęcia się, czyli właśnie figurą, a następnie, żeby się tym zajął. Gdy figura się rozpadnie, to nazywa się to wtedy domknięciem gestaltu, czyli domknięciem figury. Każde domknięcie figury, czy też domknięcie danego cyklu doświadczenia, przybliża klienta do odzyskiwania naturalnej zdolności do samoregulacji. A ową zdolność tracimy często w dzieciństwie poprzez, jak to nazywa gestalt, twórczą adaptację. Dla przykładu może to być adaptacja polegająca na odcięciu się od wszelkich wrażeń, albo na ukierunkowaniu złości ku sobie. Zamiast na zewnątrz. Dzięki temu jesteśmy w stanie przetrwać jako dzieci i w ogóle dożyć wieku dorosłego, a potem w wieku dorosłym możemy odzyskiwać dostęp, który kiedyś utraciliśmy. W związku z tym, gestalt nie mówi o chorobach czy diagnozach, albo mówi mało. Nie mówi też o zmianie jako celu psychoterapii. Mówi natomiast o paradoksalnej teorii zmiany, która polega na tym, że nie zmieniamy się w kogoś nowego, lecz poprzez udrażnianie cyklu doświadczania i domykanie kolejnych figur, podnoszamy w kierunku nas samych, czyli takich, jakimi naprawdę jesteśmy albo kiedyś byliśmy. Innymi słowy, Gestalt daje szansę na wyjście z dotknięcia, na powrót do bycia w ruchu i odzyskania naturalnego cyklu samoregulacji. Jak konkretnie to się dzieje? To już zależy od terapeuty, który może czasami przypominać bardziej artystę niż specjalistę. W tym sensie, że mając do wyboru tak duży arsenał narzędzi i sposobów, terapeuta może być bardzo kreatywny. Tym bardziej, że w gestalcie terapeuta zaprasza klienta również do tak zwanego eksperymentu eksperymentu czyli doświadczenia, w którym klient może popracować właśnie ze wspomnianą wcześniej figurą w bezpiecznych warunkach. Takim eksperymentem jest na przykład praca z tzw. Tak pustym krzesłem, psychodrama, napisanie czegoś albo narysowanie czegoś, a potem rozmowa na ten temat. Terapeuta jest autentyczny, wspierający, ale też może być konfrontacyjny. Zawsze mówi prawdę, ale nie zawsze bezrefleksyjnie mówi wszystko. Powinien się bowiem zastanowić, czy będzie to służyło klientowi. Nasz przykładowy dorosły mógłby się poczuć dobrze w tym nurcie, jeśli nie lubi poruszać się w sztywnych ramach. Jeśli jest ciekawy siebie i chciałby trochę poeksperymentować. Natomiast jeśli wolałby dużą przewidywalność i strukturę, to być może ten nurt spodobałby mu się mniej. Bo w gestalt nawet poszczególni psychoterapeuci mogą mocno różnić się między sobą. Jeden będzie bardziej osadzony. Na przykład w dialogu egzystencjalnym, a inny będzie dużo mocniej zwracał uwagę na kontakt z klienta z ciałem, a jeszcze inny będzie może z klientem mocniej wokół szukania przerw z cyklu doświadczenia i do odzyskiwania naturalnej samoregulacji. Nurt integracyjny. Jeśli naszego przykładowego dorosłego rozbolała już głowa od mnogości opcji, to być może ostatnia propozycja będzie jakąś opcją. Nurt integracyjny stawia bowiem w centrum człowieka, człowieka w potrzebie, a terapeuta ma dobrać dla tej osoby optymalną metodę pracy, korzystając z dorobku innych nurtów. Który nurt wybrać? Odpowiedź jest krótka. Taki, który Tobie pasuje, który czujesz, że jest najbardziej dla Ciebie na teraz. To, w jaki sposób będziesz pracować, może mieć przecież wpływ na poziom Twojego zaangażowania w terapię. Jeśli więc wybierzesz nurt, który ci nie pasuje, a do tego nie będziesz się bardzo angażować, to nawet najlepsze metody terapeutyczne i najlepszy terapeuta nie pomoże. Jak to ugryźć w praktyce? Po pierwsze, zachęcam Cię do sprawdzenia, jak opowiadanie o konkretnym nurcie w Tobie rezonuje. Czy spinałaś się lub spinałeś się, czy usztywniałeś się albo usztywniałaś się, gdy mówiłem o którymś z tych nurtów? bo to mogłoby sugerować pewne przerażenie czy obawę przed którymś z nich. Ale może też przy innym twoje ciało bardziej się wyrywało, pojawiło się w tobie więcej ciekawości i chciałabyś albo chciałbyś spróbować. Jeśli wybierzesz już nurt, to zachęcam cię do doświadczenia, czyli do sprawdzenia, jak ci jest w tym nurcie tak już naprawdę, jak ci jest z tą konkretną osobą. Bo nawet w ramach jednego nurtu Jeden terapeuta będzie bardziej relacyjny, a inny mniej. Dla przykładów w Gestalt jedna osoba może być najbardziej zorientowana na egzystencjalizm, inna na fenomenologię, a jeszcze inna na pracę z ciałem jako źródło wrażeń i początku cyklu doświadczania. Innymi słowy każdy terapeuta ma swój styl, który nakłada na dany nurt. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby w całym tym bogactwie nurtów i stylów Znalazło się dla ciebie takie bezpieczne miejsce, żebyś mogła albo żebyś mógł przepracować swoje tematy i poprawić jakość swojego życia. A sprawdzić to możesz jedynie ty sama, sprawdzić to możesz ty sam, badając to, jak się czujesz w obecności danej osoby, co ci ta obecność robi, czy czujesz się bezpiecznie, kim dla ciebie jest ta osoba, kim się zaczyna stawać, czy po jakimś w dłuższym czasie widzisz efekty Waszej współpracy, i tak dalej. Co jeśli wybierzesz źle, albo wybrałaś, albo wybrałeś nurt, który Ci nie pasuje? W takim przypadku w pierwszej kolejności zachęcam Cię do porozmawiania o tym z terapeutą. Dzięki temu, po pierwsze, wniesiesz ważny temat, którym będziecie mogli się zająć i może być to dla Ciebie bardzo rozwojowe. A po drugie, być może zyskasz szansę na dostosowanie metody pracy do Twojej potrzeby. Bo może terapeuta jest w stanie być bardziej w sposobie pracy, który ci odpowiada, ale nie wie, że tak akurat potrzebujesz. I niekoniecznie muszą to być ograniczenia danego nurtu. Jeśli jednak rozmowa nie przyniesie oczekiwanych przez Ciebie efektów, to być może warto będzie pomyśleć o poszukaniu nurtu, który będzie bardziej dopasowany do Twoich potrzeb. W końcu nikt nie powiedział, że można być na psychoterapii tylko w jednym nurcie. Można przecież skończyć terapię w jednym nurcie, a potem spróbować terapii w innym nurcie. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się ciepło. Cześć.